Ewangelii według świętego Łukasza. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. Bardzo wyraźnie słyszymy w słowach Jezusa dezaprobatę dla tego nadmiernego luksusu i dla nieustannej zabawy. Ale trzeba sobie uświadomić, że jest bardzo wyraźna różnica między radością a zabawą. Dzień w dzień świetnie się bawić to wielki grzech. Natomiast dzień w dzień prawdziwie się radować to wielka cnota i zasługa. I nie wolno nam tych dwóch rzeczy ze sobą pomieszać. Radość jest bardzo wewnętrzna. Wynika z doświadczenia obecności Boga, ze zbawienia, które dostaliśmy, które nam wysłużył na krzyżu. Zabawa bardzo często jest wymuszona, złudna, na siłę i nie ma nic wspólnego z prawdziwą radością. Zabawa bardzo często kończy się wielkim smutkiem. Do zobaczenia jutro.